Nazywam się Tomasz Zaucha, jestem kuratorem Muzeum Narodowego w oddziale Pałac Biskupa Erasmaciołka na ulicy Kanoniczej pod Wawelem. Nasz pałac jest siedzibą kolekcji sztuki dawnej od średniowiecza do okresu nowożytnego, czyli obejmuje style gotycki, renesansowy, barokowy. Prezentujemy całą panoramę tego okresu i w jednej z sal pałacu urządziliśmy miejsce dość szczególne. Sala nieduża, nazywana jest przez nas salą śmierci, dlatego że tutaj znalazły się zabytki poświęcone przede wszystkim tematowi śmierci, umierania. To jest dla każdego i w każdej epoce ważny problem, ważny moment, z którym każdemu przyjdzie się zmierzyć, ale nasi przodkowie z okresu średniowiecza, baroku, w jakiś sposób szczególny z nim się musieli mierzyć. Śmierć była obecna w życiu codziennym, splatała się z życiem. Wysoka śmiertelność, niski poziom medycyny, zarazy, które stale przechodziły przez nasz kraj, głód, przednówki, wojny powodowały, że problem umierania był problemem, z którym każdy mierzył się nie tylko pod koniec życia, ale właściwie przez cały jego przebieg. I to sprawiło, że również w dziełach sztuki, w sztuce w ogóle, jako pewnym środku wyrazu, ten temat śmierci, umierania, perspektywy wiecznej versus perspektywa doczesna był bardzo istotny. Dlatego znalazło się na tyle dużo zabytków, że mogliśmy tę jedną salę temu jednemu problemowi poświęcić. Ośrodkiem tej sali, głównym i największym zabytkiem, jaki tu prezentujemy, jest ołtarz. Niezwykły ołtarz, mianowicie taki, który pochodzi z kaplicy grobowej biskupa Konarskiego, dawniej w katedrze na Wawelu. Kaplica Zygmunta I, czyli kaplica zygmuntowska, była jednym z takich budowli ściśle poświęconych sprawom właśnie umierania, bo przeznaczona była na wieczny spoczynek dla króla i dała początek całemu szeregowi innych tego rodzaju właśnie budowlą. Jedną z pierwszych z tego ciągu była budowla zniesiona również przez Bereciego, tego samego, który na zlecenie króla Zygmunta budował jemu kaplicę. Kaplica biskupa Jana Konarskiego, biskupa krakowskiego. I do tej kaplicy biskup kazał sobie namalować i wznieść ołtarz, przed którym w tej chwili stoimy. A więc przy nim sprawowane były msze święte za duszę biskupa. W kaplicy, w której stał ten ołtarz, do dziś mieści się nagrobek tego biskupa. Do dziś on spoczywa pod tą kaplicą. A więc jest to zabytek ściśle związany z tym, co prezentujemy tutaj w tej jednej sali. Tematem tego obrazu, pola głównego tego obrazu, jest zaśnięcie Matki Boskiej, która, jak wiemy, nie umarła, ale jedynie zasnęła, a później razem z ciałem niedługo po śmierci została wzięta do nieba. A więc temat o charakterze eschatologicznym, bardzo optymistyczny, dlatego że pozwalający wierzyć, że również i my zostaniemy przywróceni do naszego ciała i będziemy tak jak ona również przebywać w niebie. Stąd wybór tego tematu na dzieło bądź nagrobne, stojące vis-a-vis nagrobka biskupa w tej niewielkiej kaplicy, jaką sobie zbudował. Quantus tre.
Nauka o świętym obcowaniu, o tym, że dusze zmarłych przebywają w niebie, czekając na powtórne przyjście Chrystusa, na powstanie z grobów, była powodem, dla której upamiętnienie zmarłych było rzeczą istotną. W okresie nowożytnym szczególnie popularne stały się, budowane przez Włochów w stylu renesansowym, okazałe nagrobki. Tutaj znów jednym z pierwszych tego rodzaju zabytków był nagrobek króla Zygmunta I w kaplicy Zygmuntowskiej, ale wkrótce ta moda rozprzestrzeniła się na całą Rzeczpospolitą i tego rodzaju dzieł rzeźby, kamieniarstwa mamy bardzo wiele, niektóre wyjątkowo imponujące, jak chociażby nagrobki w prezbiterium katedry tarnowskiej. My w muzeum naturalnie nie mamy zabytków plastyki nagrobnej, kamiennej. Tego rodzaju dzieł nie przenoszono do muzeum poza pewnymi reliktami. Mamy natomiast epitafię. Ktoś, kto nie był wybitnym, bogatym arystokratą, mógł zostać upamiętniony przez epitafium. Słowo to oznacza w swym pierwszym znaczeniu utwór literacki skomponowany na cześć zmarłego, ale wśród historyków sztuki używa się tego terminu przeważnie na określenie jakiegoś pomnika nagrobnego, ozdobnego, który z reguły zawiera naturalnie tekst komemoratywny, czyli upamiętniający. W przeważającej mierze te teksty w okresie renesansu, baroku były komponowane w języku łacińskim. Epitafium zawiera często przedstawienie zmarłego, czasem jakieś przedstawienia symboliczne bądź alegoryczne, niekoniecznie samą figurę osoby zmarłej. W naszej kolekcji mamy kilka tego rodzaju epitafium, właśnie skromnych, mieszczańskich. Za mną znajduje się epitafium Katarzyny Jugiewicowej, mieszczki krakowskiej, zmarłej w roku 1640, pochowanej w kościele mariackim w Krakowie. Nad jej grobem tego rodzaju epitafium zostało zawieszone. Ma ono wszystkie cechy właśnie niezbędne do upamiętnienia. Dekoracyjną formę z ozdobnym, złoconym obramieniem. Teksty zarówno łaciński w górnej części ramy, jak i polski wierszowany napis w części dolnej. A głównym plastycznym elementem tego epitafium jest naturalnie sama Katarzyna, która w tej wieczystej adoracji trwa przed Matką Boską z Dzieciątkiem. To przedstawienie ma takie wrażenie złożenia z dwóch części. Z jednej strony jest osoba święta, właśnie Matka Boska z Dzieciątkiem, wzorowana zresztą na rycinie, natomiast z natury obok niej odmalowana sama Katarzyna w pięknym, bogatym stroju zamożnej mieszczki. Tak było mniej więcej zasadniczy cel epitafium, żeby nie tylko przypominać pamięć, podtrzymywać pamięć o zmarłej, zachęcać do modlitwy za nią, która miała ją uwolnić od męk czyśćcowych. Im dłużej to epitafium wisi, im częściej spotykamy na Katarzynę, wchodząc do kościoła, tym więcej będziemy się o nią modlić, nawet my teraz, po tym jak już nie ma jej rodziny, ale zarazem ona sama pogrążona jest w wieczystej modlitwie i stale no, ubiega się o łaskę nieba. Tak temu służyć miały epitafia, więc stałemu upamiętnieniu.
Łacińska sentencja głosi nascendo morimur, a więc rodząc się umieramy. Śmierć jest drugim, pewnie najważniejszym po narodzinach momentem naszego życia i oczywiście ludzie renesansu i baroku byli z tą śmiercią oswojeni. Umierało się w domu, w otoczeniu rodziny, zmarły czas jakiś przed pogrzebem spędzał również w domu. Schodzili się znajomi, przyjaciele, rodzina, żeby go pożegnać. A więc ten moment śmierci był ważny, doświadczany przez całą społeczność i również znalazł on odzwierciedlenie w sztuce. W sztuce, która zawiera pewne wątki dydaktyczne, dlatego że śmierć wymagała pewne umiejętności, jak uważamy, jako trudny moment. Wymaga on przygotowania pod względem moralnym i wieloma innymi zresztą. I sztuka pokazuje nam pewne tutaj przykłady. Mamy w naszej ekspozycji takie obrazy, które przedstawiają śmierć świętych, świętej Klary czy świętego Józefa, a więc osób pobożnych, które spokojnie i w właściwych okolicznościach przeszły do tamtego świata. Właściwie urodziły się dla tamtego świata, dlatego że śmierć bywa nazywana dniem narodzin, ale narodzin dla nieba. I żeby również, podobnie jak owi święci, także przeciętny człowiek mógł w sposób właściwy się narodzić, pożegnać z tym światem, narodzić się dla swojego nowego bytowania. Zarówno w literaturze, jak i w sztuce znalazły się odpowiednie ku temu przykłady. Znane są oczywiście traktaty pod łacińskim tytułem Ars Bene Moriendi, czyli nawet sztuka dobrego umierania, które instruowały, w jaki sposób należy się do tej chwili przygotować, ale znane są także przedstawienia o charakterze plastycznym. Jedno z takich mamy tutaj. Ono ilustruje właśnie moment śmierci jakiegoś człowieka. Leży on na łożu śmiertelnym i wokół niego rozgrywa się cała sceneria i wszystko związane z tym przejściem, zarówno w sferze duchowej, jak i w sferze ściśle fizycznej, materialnej. W sferze duchowej są to figury diabła i anioła, które walczą na bezgłowia tego łoża, walczą oczywiście o duszę tego zmarłego, na czyją stronę zostanie ona wzięta. Patronuje tej scenie u góry Matka Boska jako ta opiekunka, która w godzinę śmierci będzie mogła tę szalę przechylić. Te narodziny do nieba są również przecież tym momentem sądu, gdzie, jak to często wyobrażano, odważa się uczynki dobre i złe dla każdego z nas indywidualnie. Natomiast w scenie tej ziemskiej odnajdujemy zupełnie blisko nam dzisiaj przedstawienie rozpaczającej rodziny. Gromadzi się ona z kolei nie u bezgłowia, tylko u nóg łoża. Mężczyźni, kobiety, przerażone dzieci. Artyście udało się przedstawić ten moment poruszenia, wielkich emocji, które zawsze towarzyszy odejściu jakiejś innej osoby. Są to emocje, które my do dzisiaj przecież przeżywamy dokładnie tak samo jak ci ludzie w latach XX XVII wieku, a więc wiele set lat przed nami. To jest takie doświadczenie stałe i dlatego też te zabytki są w stanie na nas również dzisiaj, równie mocno jak wtedy oddziaływać i przypominać nam o tych stałych i ciągłych prawdach, których i my będziemy musieli doświadczać i nasze rodziny. Continentur.
Memento mori, czyli pamiętaj o tym, że umrzesz. Powiedzenie wszystkim znane, często powtarzane, ale w okresie, o którym mówimy, w okresie baroku, niezwykle często wybrzmiewające. Wybrzmiewało ono chociażby w nabożeństwach, do dziś zresztą trwających, Bractwa Dobrej Śmierci, czy Bractwa Pasyjnego, które do dziś funkcjonuje przy nieodległym od miejsca, w którym stoimy, klasztorze Franciszkanów, gdzie w każdy piątek Wielkiego Postu do dziś to wezwanie rozbrzmiewa. Memento homo mori, pamiętaj człowiecze na śmierć. Nie tylko nabożeństwa, nie tylko wezwania kaznodziejów, ale także dzieła plastyczne miały nam przypominać o śmierci. Jest ich stosunkowo wiele w naszej sztuce. Mają one charakter właśnie dydaktyczny, taki upominający, przedstawiający rozmaite sceny z naszego życia, które no, doprowadzają nas do śmierci, bądź splatają się ze śmiercią. Życie przeplata się tutaj w nich z umieraniem. I co ciekawe, mają one niejednokrotnie taki rodzajowy charakter, rodzajowy w sensie takim, że pokazują nam właśnie to życie, jakim było w owych czasach. Pewnie jednym z najbardziej znanych i wszędzie reprodukowanych jest taniec śmierci, czyli wyobrażenie ludzi rozmaitych stanów, rozmaitego wieku, którzy w koło tańczą razem z kościotrupami, a więc ma ten obraz taki wyraz, że no, w każdym dniu naszego życia, nawet kiedy się weselimy, w istocie jesteśmy w tym kole, z którego wypadniemy do innej rzeczywistości. Te obrazy możemy oglądać na przykład w kościele Bernardynów w Krakowie, czy w kościele Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. My w naszej ekspozycji mamy nieco inny obraz o takim charakterze dydaktyczno-przypominającym, a mianowicie wielki triumf śmierci, dużych rozmiarów, malowany na desce, prawdopodobnie dawniej stanowiący drzwi do cmentarza, który znajdował się przy kościele mariackim w Krakowie. Dawniej cmentarze nie znajdowały się na obrzeżach miast, ale w samych miastach, dookoła kościołów grzebano zmarłych aż do końca XVIII wieku. Więc zmarli przemieszkiwali w obrębie murów razem z żywymi. W obrazie tym jest wypisana sentencja statutus est hominibus semel mori, czyli postanowione jest człowiekowi raz umrzeć. Ta banderola z napisem, ta taśma z napisem unosi się nad głową z takiej straszliwej śmierci, wyobrażony jako brodata postać, brodaty kościotrup z kosą naturalnie. I ten kościotrup depcze insygnia godności. Widzimy tutaj jakąś nawet tiarę papieską, korony, a więc pokazuje on nam, że nie ma nic na tym świecie trwałego, nawet największej godności śmierć kiedyś w końcu podepcze. Natomiast okolony ten obraz jest szeregiem małych scenek, na których znajdują się rozmaite osoby, czasem pojedyncze, częściej w parach. I każda z tych scenek ma liczbę dziesiątek, co oznacza dekady życia. I w każdej dekadzie życia, przy każdej dekadzie życia znajduje się taki wierszowany napis w języku polskim, tym razem, a więc takim, który każdy mógł przeczytać i zrozumieć. Na przykład przy dekadzie 40 jest: gnieżdżą się ludzie w świecie jak kokoszy, z gniazda zaś tego łatwo ich śmierć skoszy. A więc
wiek lat 40 to jest ta, to już no, osiągnięcie pewnej stabilizacji, prawda? Siedzimy w gnieździe jak kury, ale i tak z tego gniazda musimy zostać skoszeni. Te dekady miały przypominać każdemu, kto patrzy na ten obraz, że nie umierają tylko ludzie starsi, co zresztą było powszechne w owym czasie. Marły dzieci, marli ludzie w sile wieku, lekarze nie byli w stanie pomóc na wiele, dzisiaj zdawałoby się, prostych chorób. Brak antybiotyku, brak innych lekarstw, do tego szalejące zarazy, które były dużo straszniejsze niż ta, którą przechodziliśmy ostatnio, które potrafiły wyludniać całe miasta, całe regiony. Więc to była rzeczywiście prawda, która wymagała powtórzenia. Oczywiście nie po to, żeby ludzi straszyć, ale raczej po to, żeby skierować ich myśl właśnie na coś powyżej doczesności. To deptanie tutaj godności, czy symbolów godności doczesnych jest jakby głównym przekazem tego obrazu. Nie powinniśmy dbać zbytnio o to, co możemy zyskać na tym świecie, bo lada chwila w każdej dekadzie życia, czy mamy lat 20, 30, czy jesteśmy starcami, możemy przejść w dowolnej chwili na tamten świat. Przyjdzie taki starzec z brodą i z kosą i przetnie nić naszego życia. Oczywiście ważnym elementem dawnej kultury były pogrzeby. Ludzi ubogich chowano skromnie, natomiast pogrzeby magnackie były no, nie tylko wielkimi uroczystościami, ale też uroczystościami, które musiały posiadać ważną i imponującą oprawę plastyczno-architektoniczną. Niejednokrotnie całe wnętrza kościołów przekształcano na takie pogrzeby, robiąc specjalne, często długotrwałe i kosztowne dekoracje. W naszej ekspozycji świadectwem takiego pogrzebu jest figura gryfa. Służyła ona jako spornik pod trumnę jednego z najpotężniejszych magnatów Polski w XVIII wieku, czyli Jana Klemensa Branickiego, kasztelana krakowskiego i wielkiego hetmana koronnego, który miał główną swoją siedzibę w Białymstoku, gdzie zbudował wspaniały pałac, na tyle wspaniały, że nazywany jest do dziś podlaskim Wersalem. Jednak Branicy pochodzili spod Krakowa, z Branic, a ich herbem rodowym był właśnie gryf, czyli przedstawienie no, takiego lwa z głową orła, ze skrzydłami. I dlatego ta figura gryfa została wybrana jako motyw na tę najważniejszą część tej dekoracji, czyli tą, na której położono trumnę hetmana. U nas w ekspozycji ten trumny imituje taki model, żeby pokazać funkcję tego zabytku. Natomiast nie była to jedyny element dekoracji. Cały kościół świętej Piotra i Pawła, gdzie do dzisiaj w naszym sąsiedztwie spoczywa hetman, był przekształcony na wielką świątynię żałobną. Przygotowania do tego pogrzebu trwały około roku, jak wiemy z archiwaliów. Zresztą pochowano go dopiero kilka lat po śmierci, no wtedy, kiedy wszystko było gotowe. Więc spraszano nie tylko sąsiadów, nie tylko liczne duchowieństwo. Rozdawano jałmużny, które miały zgładzić grzechy zmarłego, a więc przychodziły tłumy także ludzi ubogich, no i tłumy gapiów, którzy złaknieni byli tej wielkiej uroczystości. A więc tak,
pogrzeb był również takim wielkim ceremoniałem. Oczywiście pogrzeb ludzi bardzo zamożnych, przede wszystkim arystokratów. Mamy wiele świadectw z epoki opisujących tego rodzaju wspaniałe pogrzeby. Z całą pewnością były one wydarzeniami pamiętanymi na długo. Ta dekoracja, na której wznosiła się trumna, nazywana była castrum doloris, czyli zamek żałości. I rzeczywiście były to imponujące i duże struktury. Niestety tego rodzaju zabytki, jako budowane jednorazowo i tylko w jednym celu, później na ogół były likwidowane, kościół wraca do swojej pierwotnej postaci, przepadały z reguły nieużywane już więcej te wspaniałe dekoracje, dlatego ten zabytek jest bardzo, bardzo rzadkim przykładem właśnie tego ceremoniału pogrzebowego, wspaniałego ceremoniału i no, pozwala nam, chociaż jest tylko jednym elementem tej wielkiej struktury, wyobrażać sobie, w jaki sposób te pogrzeby, czasem wielodniowe, się odbywały. Ciekawą pamiątką obyczaju pogrzebowego, ceremoniału związanego z uroczystymi pogrzebami, bo dotyczył on oczywiście osób szlachetnego pochodzenia, są tak zwane portrety trumienne. Jest to zabytek właściwie charakterystyczny tylko dla naszego kręgu sztuki polskiej, polskiego obyczaju. Mianowicie były to portrety wykonywane, nie wiemy tego dokładnie, być może jeszcze za życia danej osoby, a być może z pamięci, czy może z, no, szkicowana twarz osoby świeżo zmarłej. Dość, że przeznaczeniem ich było umieszczenie na trumnie zmarłego w czasie egzekwii, w czasie pogrzebu, na bok trumny, ten skierowany ku uczestnikom uroczystości, przybijano taki właśnie portret, stąd ich szczególny i bardzo charakterystyczny kształt, mianowicie sześcioboczny, odpowiadający właśnie tej krótszej ściance trumny. A więc trumna leżała na katafalku, natomiast z tej trumny spoglądała na nas osoba zmarła, malowana zawsze jako postać żywa. Stąd otwarte oczy, czasem uśmiech, jak w niektórych przypadkach, czasem nawet jakaś wdzięczna poza. Tworząc w ten sposób ten kontrast pomiędzy śmiercią a życiem, a może inaczej spajając śmierć z życiem. Te portrety cechuje właśnie duża, duża doza no, witalności mimo wszystko. Są znakomitymi dokumentami epoki. Zwykle mają taki bardzo, bardzo charakterystyczny rys portretowy, to znaczy widać usiłowanie malarza oddania rzeczywistego wyglądu i podobieństwa danej osoby, żeby jawiła się ona wszystkim uczestnikom pogrzebu tak, jak ją zapamiętali. Często z tych portretów były w kościołach później urządzane takie jakby epitafijne kompozycje, które zawieszano na ścianach i które, tak jak ta epitafia, inne miały przypominać o danej osobie, która w tym miejscu spoczywa. Popularność tych portretów zaczęła się w końcu XVI wieku, wygasły z początkiem wieku XIX, przepraszam. U nas w Małopolsce nie było ich specjalnie wiele, szczególnie popularne były one w Wielkopolsce bądź na Pomorzu i tam są największe kolekcje tego portretu. Nasz zbiór jest stosunkowo skromny, ale parę ciekawych
postaci tutaj możemy oglądać. W naszej ekspozycji pokazujemy również przedmioty związane z ceremoniałem pogrzebowym, takie jak ornaty używane do tego celu. Dzisiaj ornaty i szaty liturgiczne mają prosty kolor fioletowy, natomiast w czasach baroku zdobiono je motywami, które wprost odnosiły się do śmierci, do wieczności, a więc na ornacie wyhaftowano bardzo realistyczną śmierć, która szczerząc zęby w uśmiechu kosą zagarnia jakieś symbole godności ziemskich, a po jej bokach z dwóch wazonów wyrastają pędy roślinne, wśród których czaszki na podobieństwo jakichś niezwykłych owoców pojawiają się jedna nad drugą. A więc typowa dla baroku dosadność, przechodząca nawet w pewną karykaturalną przesadę. Tłem dla tych ornatów jest motyw, który no, takim dziwnym trafem związany jest z tym, co pokazujemy tutaj w tej sali. O ile większość tych zabytków to są zainstalowane przez nas eksponaty z kolekcji muzealnej, to ten fresk na tej ścianie tutaj zawsze był i miał on taki charakter no, raczej lekki. Mianowicie była to dekoracja ścienna, fresk namalowany w miejskim pałacu, który miał pokazywać jakiś daleki pejzaż ogrodowy rozpościerający się za uchylonymi drzwiami. W kontekście jednak zabytku, który tutaj mamy, w tej sali śmierci, jak go nazwaliśmy, ten zdawałoby się przyjemny, lekki motyw nabiera zupełnie innego znaczenia. Są to drzwi do innego świata. Musimy pamiętać, że drzwi były bardzo często motywem używanym w sztuce właśnie sepulkralnej, nagrobnej. Wiele na przykład grobowców papieży w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie ma w swojej kompozycji drzwi. Także odnajdujemy je u nas, chociażby w katedrze na Fawelu. Nagrobek Jana III Sobieskiego ma takie drzwi umieszczone w dolnej części, a więc drzwi w tym symbolicznym znaczeniu były tym, co otwiera się w momencie naszej śmierci, pozwala nam przejść na drugą stronę, w tym przypadku do jakiegoś pięknego ogrodu, który możemy utożsamiać z rajem.